Wiecie co? Mam gorącego newsa. Lecę do Meksyku. Meksyk jest przepiękny i przeogromny. Nigdy nie widziałem tak olbrzymiego miasta. Coś niesamowitego. Mieliśmy własnego boja, który nas zawoził i no, jechał brawurowo, niczym jak kierowcy z Albanii. Nikt nie patrzy na światła, na kierunkowskazy. Jeżdżą na czerwonym, jeżdżą jak chcą. To generalnie mi się bardzo podoba, jest to bardzo piękne. Nie trzeba jeździć po świecie i patrzeć, jak zachowują się inni. Przepiękne miasto. Naprawdę. Pierwszy dzień i już mi się bardzo podoba. Jest w zasadzie klimat niczym z Narcos. Klimat niczym trochę amerykańskim, powiedział nawet tak. Doszliśmy ze znajomymi. Ulice są dosyć podobne, niewykonane. Niczym w Meksyku, więc niczym w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo fajnie. Jeżeli kiedyś byście się wybierali do Meksyku, to musicie pamiętać o rzeczy gorszej, że no tutaj mamy inne gwiazdki, ja się na to nie do końca przygotowałem. Nie spodziewałem się, że Meksyk ma inny prąd na inny węgiel. Jednak nie, jednak dzisiaj niedziela, idziemy szukać adaptera. Wobec tego nie ma internetu, prądu, komóreczek i wszystkiego, nie ma pracy. A nie jest łatwo, bo w każdym sklepie tego nie ma, a co drugi sklep pozamykany, w sumie niedziela, chyba nie handlowa, może dlatego. No dobra, może się nie udało jeszcze znaleźć przejściówki, ale za to w sumie trochę przez przypadek, trochę intencjonalnie trafiliśmy do chyba jednego z najfajniejszych parków w Meksyku. No w środku parku jest coś typu pałac, zamek. Jeszcze do tego dojdę, jeszcze zobaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Może coś w Google wygooglam, będzie co opowiadać. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę Meksyk mi się podoba. Jest to takie miasto, taki kraj, gdzie liberalizm łączy się z bogactwem i nowoczesnością. Na każdym rogu widać, że naprawdę ludzie ciężko pracują i próbują się dorobić. A z drugiej strony kosmiczny biznes, no myślę, że nawet i większy pewnie fragmentami niż w Warszawie. Jednak w końcu jest to 22-milionowe miasto, więc wiele się dzieje. Tak zerkam tam, bo kurde, naprawdę to są spore i duże wieżowce. I chyba się zastanawiam, czy by się znowu nie przeprowadzić. Tym razem zamiast do Gdańska, to chyba do tego Meksyku, bo jest naprawdę super. No i ten pałac to typowy przykład gotyku. Gotyk w Meksyku. Grubo. Dobra, tak to się robi w Meksyku, żeby tu wejść, trzeba było zapłacić pesosami, ale miły pan po prostu nas przepuścił i można zwiedzać za friko. Więc nie tylko faza potrafi przeskakiwać przez płoty, można przejść główną bramą, głównym przejściem. Gerard ma rację. Meksyk wygląda jakby wyrósł z dżungli. A w ogóle jest to miejscowa, która wygląda niczym z Hitmana. Muszę powiedzieć bez dwóch zdań, że ich chyba główny zabytek, jaki jest w mieście, to jest warte odwiedzenia. Bo jest po prostu przepiękny i nowocześnie jeszcze do tego wykończony. Z ładnym, fajnym, nowoczesnym detalem, więc jest super. Posadzka w kratę to po prostu błyszczy. Powiem szczerze, nie wiem, jakim bym musiał być designerem lub programistą, żeby się czegoś takiego dorobić. Ale do tego dążymy. A więc nieco więcej, to był pałac obronny z wieżami, z fortyfikacjami obronnymi.
i został po prostu przerobiony na pałac. Na pewno tutaj nikt na piechotę nie wchodził, bo to jednak trochę za wysoko. Tutaj mimo wszystko te wszystkie eksponaty, karety i tak dalej wskazują, że jednak to niezła szycha tutaj mieszkała. I tak jak mówiłem, trzeba byłoby nieźle sobie przeinwestować, żeby sobie coś takiego wybudować. Mam jakiś cel w końcu życiu, na to zbierać i wydawać moje pieniądze. Dobrze jestem w Meksyku, tutaj są lepsze źródła pozyskiwania dochodu, przemyt albo coś takiego. No, zobaczymy co dalej.